Witam wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami wszelakiej maści, czy to komórki, tablety, czy laptopy, czy normalne komputery. Nie wiem, czy się da. Chyba się da oglądać, nie? Na Playu i na Xboxie, nie jestem pewny. Zagramy sobie dzisiaj Miss Fortune w ADZ. Dawno ADZ nie było, ostatnio był Master, to był tragiczny odcinek. Więc dzisiaj wypadło na panią Miss Fortune. Następny jest chyba... już koniec NM? A, Mordekaiser jeszcze jest. Jeszcze chyba coś tam na M może być, nie pamiętam. Więc już pomału. Połowę już mam raczej za sobą, na pewno. I dzisiaj Miss Fortune pod full letality sobie sprawdzimy. Wiem, że jest mocna, była jeszcze bardziej mocna przed tym nerfem letality w ostatnim patchu. Chciałem nagrać to na rankedach. To jest pierwsze słowo, ale dzisiaj nagrywam, jest czwartek, a na dzisiaj to wrzucę pewnie, postaram się to dzisiaj wrzucić, więc rankedy włączyli na Nordiku, możecie sobie sprawdzić, więc nie bijcie mnie, bo Miss Fortune trochę tam jeszcze ogarnia w miarę. Weźmy sobie Q. I ogólnie, co się zdziwiłem, włączyli rankedy i ten Zillian i Talux to były challengery w ostatnim sezonie. Miały ramki challengerów. Lee Sin to był Gold, Echo Diamond i ja Diamond, więc nawet fajnie. To znaczy, że w innym teamie też ktoś może być ciekawy. Nie sprawdziłem sobie, mogę sprawdzić, ale wolałem się tutaj przygotować dla was jeszcze lirycznie, że tak ładnie powiem. Dobra. No z Lianem jest w miarę okej, tylko że oni mają Blitzcranga i tego. W sumie nie powinien Q brać, powinien chyba W wziąć. Dobra, to jest Lee Sin, on teraz za Q mu się zrespi i to dobije tak czy siak. Co on robi? No właśnie. Czemu nie autokował? Patrzcie, ludzie skrękowi jednak uwziął. Waruś, jak najmniej złapią, to umieram pewnie. Chyba nie działa kół, nie? Jak wizji nie ma na nim. Pewnie tak. Powinno, ale pewnie nie działa. Myślałem, że Varus wyjdzie. Ale to mało many zabiera tylko i można z tego pokoju. Fajnie by się te miniony odczepiły. Nie ma sensu tego pushować. Dawaj levelek, dzięki. Weźmiemy sobie W teraz, żeby mieć większy movement speed. Przynajmniej trochę spróbować unikać tych hooków. To jest jedyny atut Miss Fortune. Poza tyłkiem i cyckami. Siedzi w tym krzaku, walnę tą wardę. Zawsze będę widzieć animację, nie? On tak jak hook leci z krzaka już w trakcie lotu, to ciężko zdrzukować, ale jak widzicie animację, że Blitzcrank tak się tak za ramię łapie, coś takiego robi, to wtedy możecie uniknąć, to jest taki tip. Tylko nie unikajcie jak zawsze spela. O! A nie, no właśnie. Nie, dobry ten Zillian. Jakieś challengery. To musi na strzałki uważać. Nie dobiłem go. Jak się dobiję, no to dużo więcej dobiję. O, rip. Cofaj. Jak sobie tam po farmie sobie to zwarduję. Bo mają... Urwiczek, jak na goście wbije, jak będziemy za bardzo wysunięci, to jest po nas. Ale tutaj coś widzę, że jest zabawa z Urwikiem. Dobra. Tak się kończy patrzenie właśnie, na inne linie, ale ładnie mnie też zgrabało. Stwierdziłem, że to pyknie koło miniona. Ale Varus też dużo stracił. Urloda sobie wziąłem, chociaż Feru może być ciekawy na MFC. Fajnie na ulti się stakuje pewnie. I dostał buffa też, znaczy nie, no dałem ich na duratię dostał, czyli na długość. O Jezu, ta bomba mi tego miniona zniszczyła. No, trochę straciłem hajsu teraz. Ale drużyna wygrała w ogóle. Coś tam dzieje. Ten Echo zabija. Ale dostał tu siódemeczki tam lecą. I ludzie tu zapominają, jak gra na MF, że trzeba uważać mimo wszystko na tyku. Czy jakiś ręcz tego, jaki to ma zasięg? Nie mam tego dobrze wyliczonego. No to trzeba uważać, by się minionki skończyły.
Blitzcrank w ogóle, grałem w brązach ostatnio, to jest postrach, wszyscy go tam banują, nienawidzi go nikt. Ja się nie dziwię, jak ludzie nie będą za bardzo na niego grać. Tak jak mówiłem, patrzcie na animację jego. Nie kiedy huk leci, tylko na jego animację. Którą szkolą by chyba zmieścić, nie jestem pewny. Chyba by tam zmieścił huka między tymi minionami. Pyk. Ile tam dostał? Za 200? Skór na drugim? Ja tutaj trzymam presję, bo nie chcę też opuszczać nie, bo jest Infernal. Jakby Lee Sin tu chciał przejść, to może. A czemu te kutak? Spojrzałem na chwilę, że te kutak jakoś dziwnie manę kosztuje. Nie ten. Nierówno, nie? 46 i 9 teraz na przykład, jak dałem level. No, jakbyś zaraz zachuchnąć, to umarł, bym agro zwierzę zebrał. Lee Sin coś tu chce robić? Musiał mieć R-kę. Bardzo wysunięci jesteśmy, ale pewnie farmu wygrywam troszkę, no. Bardziej skupiam to pewnie jeszcze więcej. On chyba wraca teraz, więc coś to puszuj to ziomek. No to ten Lee Sin nie żyje. No nie mamy jak mi pomóc. Musielibyśmy przez wieżę pójść albo naokoła. Naokoło nie ma sensu, czy tam się ta walka skończy. Więc no. Jezus, tam z APS nam idzie, nie? No, bo hybrydowy jakiś jest, tak dostać pierniczo tyle. Challengery! Challengery jakieś, to pewnie przez 1000 runy pod damage. Nie, ogarnia ten zimę. Powinni nam przerwać recall, teraz tak stanęliśmy głupio razem. Coś tam składa, nie? Składają zawsze tego. Jomu pierwszy. No, to tak zrobimy. Normalnie MFK jest też dobra pod kryty, nie? I wiadomo, że kryty w lejcie są dużo lepsze niż letality, mimo wszystko. Ale w early mid game to jednak letality jest za mocne. I trzeba to składać, moim zdaniem, w tym momencie. Bo normalnie to bym poszedł pewnie albo Infinity zraszował, albo Sense Rivera zrobił, nie? Potem jakiś statyk i Infinity, to są takie standardowe build. Ale jak idziemy Letality, to raczej to i Duska, albo tą. Zobaczymy, co tam mają. Raczej złożę tego właśnie, tego Edge of Night'a. No, ja mam pasywkę, to nie musi mi pomagać z minionami. Mam R-kę teraz, tylko Blitzuś też ma pewnie R-kę za niedługo. A to ma spory range. A jak wiadomo, to jest channeling. Aurus pewnie łezkę kupił? Nie, nawet łezki nie kupił. No, to może gra bez łezki. Banany jakieś lecą. No nie, no w AD carry tak jest, no. Jakby nie było, czy Blitzcrank jest, no tak to gra bardziej agresywnie, uwierzcie mi. A Blitzcrank tak może was spanishować za granie agresywnie, że to szkoda gadać. No i tak tym kół widzieliście, że trafiałem dosyć sporo. No to się w minionach zabugowałem. No nie chcę tego puszować właśnie, jeśli chcę coś z tym Zillianem zabić. Oni tu chyba wizję mają wziąć. Ale jak zapią Zilliana, to ja mogę zbaitować wtedy. Mogę R-kę wywalić. No właśnie, już by wyszedł zamieniony, nie? I bym je grabnął. I bym jeszcze był wręcz w wieży. Musiałby podwójny stunę trafić. Ja bym musiał poczekać na podbicie, na hooka i na ulti i Blitzcranka, żeby dopiero moją R-kę wywalić. No, nie zrobiłem wieży przez to, że to żukno. Znaczy nie wieży, tylko katapultki. O, ta gra się szybko skończy, chyba się i tak rozwalają. Dlatego wolałem to na rękę jednak nagrywać. O, nie wiedziałem, co tak jest. Że jak Q trafi w miona, który już umarł, to on jeszcze damage dostaje. Czy nie trafił, bo szczególnie nie miał w to trafić, ale widzieliście, że wyleciał Q, minion umarł, ale i tak się odbiło. No właśnie. Po prostu może coś schodzić. Dobra, szybko się przejdę tutaj. No dawaj. Muszę się bardziej bejtować, nie mogę. O nie. Flash za flash, spoko. Ale logopeda jeszcze coś tam tańczyć potrafi. Chyba bejtuje. Za mało, za... Varus ładuje strzała, słyszałem. Ale wymieniony. Bardzo ładnie.
Jak wyszedł poza, jak uciekł, zaczął uciekać, to już wiedziałem, że mogę Erkę odpalić, bo byłem poza rangem jego Erki. Ładnie, ładnie zniósł. Challenger. Czemu on do, chyba do mnie pisze, nie? Że ja coś zrobiłem. Dobra, to jest taka sytuacja też, że można poczekać, aż mi się farma zniszczy na wieży, nie? No też pamiętajcie. Pierwsza wieża dopiero była? Serio? No. Zmienili trochę golda. Teraz chyba jest coś takiego, że ten co obok też dostaje, nie? Był taki paczyk. I trzeba o tym pamiętać, żeby tą asystę też dostać za wieżę. Tak mi się wydaje, coś takiego tam czytałem, ale... No się, no mamy teraz Yomumu, to jesteśmy szybcy. Ciekawe, skąd w ogóle jest ta Lux? Bo to chyba duo jest, bo oni piszą coś ze sobą cały czas. Albo Grecy są, albo nie wiem. Nie, że ja byłem jakoś podniecony, że gram z challengerami, ale... Bo tak jak mówimy, bicie challengera to nie jest nic trudnego, jak masz czas. I trochę farta. Bo moim zdaniem, jak ktoś gra i... Nie jest ciężko zrobić 50% min ratio, a w tych grze, jak macie 50% min ratio, to idziecie do przodu. Więc, no. Tylko tak jak mówiłem, czasożerne to jest, ale to musiałbym na ich konto zobaczyć, jak oni to wbijali. Ja sobie umówię na trójkę. Ja jeszcze mam sporo czasu do tego sezonu. Na razie zagrałem 4 placementy i już mi się nie chce grać w tą ligę. No smutne. Co drugie? Dla slowka, nie? U też jest fajny, bo tam się zwiększa attack speed, z tego co pamiętam. Pewnie byłbym nawet za tym, żeby wziąć te W, ale mam runy pod attack speed, sobie wziąłem. Dobra, idziemy stąd. Już pewnie żygacie tym botem, więc sobie na innej linii pójdziemy. Blicuś! No goń go, goń go. On butów chyba nie ma. No. Ładnie. Kurwiki jakieś lecą. O, Jez też jest dobry. Znaczy dobry, no ogarnął moją Erkę. Większość ludzi to zauważyłem, że od Erki uciekają, wiecie, w przeciwległą stronę, taką jakby od niej, a to trzeba na boki czasami chodzić. Wiadomo, że jest ciężko. I zawsze to wychodzi. Co, on słyszał o tym blisko? No, bez minion łowia będzie ciężko. O, ładny jest ten skin do Luxy, ten ogniowy jest najładniejszy. Ta lawowa taka to już mi się tak średnio podoba, ale to ogniowa jest fajna. Przypomina mi strasznie tą Linę z Doty dwójki. Podobno. Te same, takie powiedzmy, no zróbmy tego Inferna, te same... Same włosy, o. I orientacja też można powiedzieć, nie ogniowa. On to puści? Nie, on nie zażar tego. No, jest tam blisko. Co on zrobił? Dobra, nie ma sensu dalej. No, zapieprzył, no. Znaczy, dostał pasywkę z Iniana, ale za szybko wbił moim zdaniem, mimo wszystko. Mógł nas poczekać troszkę. Dobra. Nie ma co farmić, więc uciekamy. Chociaż te blue mógłbyśmy był ukraść. A dobra, mi to był na nic. Ja sobie weźmę. Chyba ucieknie, bo widziałem ulti z banana, widziałem lecącego, ale chyba uciekł od tego. To zróbmy tego Edge of Night'a. I buty pod attack speed będą ok. Edge of Night się przyda, jest Malphite, jest Hook Blitzcranka, a tak, żeby to ściągnąć, to tylko Ezma i Q. Ale tak ściągnę Q od Varusa, to jest worth it, moim zdaniem. Ten shield z tego Edge'a. Warwick jest, więc tu na pewno się przyda. Też tak patrzcie sami, ja to też wam mówiłem sporo razy, że nie zawsze jest jedna droga, którą się budujecie, tylko czasami warto spojrzeć, wcisnąć ten tapis, zobaczyć co się przyda, co nie. I wtedy zdecydować. No chyba, że są jakieś takie postacie, które muszą coś złożyć, na przykład jak słowo musi mieć te... obojętnie jakiś item skrytem taki. I Infinity, nie, żeby mieć te 100%, bo bez tego jest po prostu kupą. Winiony tylko strzela z tego co widzę. Jezus, tego Eza, jak ta moja Erka zbiła, ja mam tylko Yomumu, proszę was. Ale tam za nim wysrali. Tą wieżę byśmy zrobili, ziomki, chodźcie. O,
Ja miałem flasha, tam tego Eda zabił. Ale on też mi może zniklować, nie? Nie, jeszcze nie może, spoko. Zerką mnie może zniklować, tak to będzie mieć ciężko. Patrzcie jak griduje, no. A Warwick jest up już w ogóle, lol, ja się tak... Nie, właśnie się patrzę, gdzie jest ten Warwick, bo tego słyszałem tą pasywkę. Ona jest globalowa. Muszę sobie zobaczyć, tutaj coś się zwiększa na tym aktywce. Unlucky game, no normalne, no normalne. Dodatkowo został pierwszy, to stwierdził, że po co ma grać. Co i poszedł, no. Bo po co? Szkoda, bo z takim nastawieniem ludzie bardzo często już się poddają na samym początku. Znaczy rozumiem, że pewne gry są przegrane na początku, ale tam nie wiem, czy aż tak było. Znaczy jednak ten Warwick, on poszedł gdzieś chyba, skoro ma czwarty poziom. To gdzieś wyszedł gdzieś w szóstej minucie, coś takiego, nawet wcześniej chyba. Piątej, coś takiego. No, teraz już na pewno jest koniec. Zrobię to i wrócę sobie do bazy. Na Edge'a jeszcze chyba nie mam, nie? A mam. To ta nie jest ja tu nawet. Nie jest taki super drogi. 2600, coś takiego. A jest Warwick, przyszedł. Manem i zresp. O, i mu też możecie używać czasami, jak z bazy wyjdziecie. Jak wiecie, że na przykład tutaj dopiero gdzieś będzie walka, to już będziecie mieć prawie cooldown. To jest mały. Jest na normalu, się kłócą ludzie. Eko to jest jaki? No widziałem, że ostatnio się stał popularny znowu ten Eko na topie. Ten taki semi-tank, ale on jest trochę ponerfiony. Nie jest taki dobry jak był. Na niego te Trinity mimo wszystko jest chyba lepsze od Gauntleta. Chyba, że taki full tank, to Gauntleta zrozumiem, ale Trinity jest fajne. Wtedy jesteście w stanie, sami będąc tanki, zabić innego tanka. Dobra, to była taka RK 2x10. No i zabiłem tego miniona. No to była słaba RK. Nie wiem, myślałem, że się będą bili, wiecie. Ale jednak nie, jednak uciekli. No nie, ten stolczak jest zbyt tankowny. A to te challengery BMują, zobaczcie. Cały czas się śmieją. No ten slow jest chory z tego. Szkoda, że straszało, bo moje kół by go uderzyło kogoś. Jest jeszcze tam serio był? O Jezu, sobie jeżdża przerwałem. Dobra, to jest mały cooldown. Może sobie reda zrobimy? Jak jest? Jest. Chociaż Dust jest chyba lepszy, nie? No taką grę byłby lepszy drugi Dustblade. Bo to skup rokuje. Wtedy się wykazujecie, walicie kół miniona i te kół cholerny damage zadaje. Nie ma chyba jeszcze R-ki Malphite, nie powinien mieć. No te loftupy są strasznie mocne. Mogłem miniona strzelić, ale umarł mi. Dobra, bejziczki śmierci. Nie no, ta Lux patrzę, to trafia wszystkim. No ja nie mam maestry, nie mam na nic oczy maestry. Dopiero teraz się przebudziła, tak to im nikt nie gra. Oprócz supporta oczywiście. Jak to przerwałem? Przecież było na zero. Halo, choć niech coś tam pójdzie. Jak blisko na kółka zmarnuje, to tam wchodzę. On zaraz nie wytrzyma, no właśnie. Zabiło Warusa na spawnie. Fajna ta RK jest, ona jest strasznie mocna. No takie low rangi to... O nie, nie straszowałem. Straszałbym, jak miał rękę, ale się tutaj trzymałem, wybaczcie mi. Dobra, to była mi spoczna to set, następny jest Mordekaiser. Mordekaisera nie wiem, ja nie wiem, gdzie tą postać teraz grać, bo kiedyś go widziałem, to na topie zawsze feedował skurwysyn. Nie wiem, był mocny w 1-1, ale tak to go... Jak się na niego zebrało ludzi, to umierał. A tak 1-1 to fakt jest mocny, bo tego shielda swojego. To z tym smokiem, to też jakoś ten smok widziałem, jest tak zbugowany, że on czasami nie atakuje, albo czasami w ogóle damage'u nie zadaje i... To nigdy nie wiadomo, ale na pewno coś zagramy. To była Miss Fortune, zapraszam kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć.